Jak idziecie morsować, to warto się ubrać w luźne, wygodne, miękkie ciepłe ciuchy. Typu spodnie dresowe, a nie obcisłe jeansy czy leginsy. Luźna dresowa bluza, miękka. Miękkie rzeczy, które są przyjemne, no bo Wasza skóra będzie zmarznięta i, i będzie taka dość wrażliwa. Cześć, nazywam się Joanna Pachałko. Jestem creative managerką, pracuję w marketingu marki Multisport i specjalnie dla Was przygotowałam nowy cykl podcastów Multisport, Co Cię rusza? Morsowanie. Ja sama kompletnie nie znam się na morsowaniu, ale do rozmów zaprosiłam wyjątkowych ekspertów. Morsa z kilkunastoletnim doświadczeniem, kardiologa, psycholożkę, morsującą dietetyczkę i trenera oraz specjalistę od oddychania odpytywałam także różne osoby z mojego otoczenia o ich doświadczenia oraz obawy związane z morsowaniem. I na bazie tych rozmów powstało sześć odcinków, które mam nadzieję, pomogą wam zrobić pierwszy krok w stronę Przerembla z zimną wodą. Followujcie nas na Spotify, zostawiajcie recenzje w Apple Podcast, a ja gorąco zapraszam was do wysłuchania pierwszego odcinka. Bartosz Dobrowolski morsuje od 14 lat. Ma za sobą kąpiel na zamarzniętej rzece Moskwie i w lodowcowym jeziorze na wysokości 4000 metrów w Himalajach. O tym, dlaczego to robi, jak się ubiera, jaki sprzęt wykorzystuje i jakie ma rady dla początkujących, dowiecie się z naszej rozmowy. Zapraszam! To ja chyba najbardziej boję się zimna, nie lubię zimna, jestem osobą ciepłolubną, nie wyobrażam sobie na mrozie rozebrać się do kostiumu i wejść do lodowatej wody. Bartek, ty morsujesz kilkanaście lat, ja nie morsuję w ogóle, dlatego się dzisiaj spotykamy. I chciałabym porozmawiać z tobą o tych takich radach dla początkujących morsów, ale może zacznijmy od definicji morsowania, żebyśmy wiedzieli. O czym tak naprawdę rozmawiamy? Czy istnieje jakaś taka oficjalna definicja morsowania? To ja od razu powiem, że ja nie wiem. Nie wiem, czy istnieje, dlatego że się nigdy tym nie interesowałem. I też jeżeli oczekujecie, że będziemy rozmawiali tu o różnych naukowych aspektach morsowania, fizjologicznych, bo będziemy rozmawiać o hormonach i o układzie naczyniowo-sercowym i tak to, dalej, to nie. Ja po prostu. Kiedyś to zrobiłem. Naprawdę to było tak zwyczajnie, że po prostu wszedłem do zamarzniętej rzeki pod Białym stokiem i tak się zaczęła moja przygoda z morsowaniem. Nie wiedziałem o nim absolutnie nic, więc nie znam też definicji i nawet prawdę mówiąc, wiesz, nigdy się nie interesowałem. Nie znam środowiska morsowego w Polsce, nie znam jakichś supermorsów polskich, nie znam reprezentantów Polski w morsowaniu na czas, więc nie mam też definicji morsowania, ale od razu powiem Ci, że ja w ogóle wolę z, z moimi znajomymi nazywać to niedźwiedziowaniem niż morsowaniem. Niedźwiedziowaniem. Znaczy, tak, niedźwiedziowaniem polarnym dokładnie, dlatego że morsowanie wielu osobom kojarzy się z tym, co widzą w telewizji. I kojarzy się na przykład z grupą ludzi, która, w, nie wiem, zimą na przykład, wbiega do morza w kolorowych czapkach i pokazuje to jakiś tam teleekspres, czy wiadomości mhm, dokładnie w, w tak. telewizji, prawda? No i nam się to w, w głowie połączyło też pewien obraz, jak taki człowiek wygląda, kim on jest, co on mówi. Prawda? Bo to jest właściwie dla wielu osób jedyny kontakt. To się zmieniło w ciągu ostatnich dwóch lat powiedzmy, bo rzeczywiście morsowanie stało się popularne, ale w większości głów mamy pewien obraz jakiejś społeczności, jakiegoś człowieka, którego widzimy w telewizji. Tak, taki stereotypowy obraz morsa. mamy. No, obraz morsa, w głowie tak. I, I powiem Ci, że ten stereotypowy obraz morsa, nie chciał nikogo w ten sposób urazić. To jest jednak osoba dosyć masywna. Duża, bo tak się kojarzy wielu osobom, bo nawet tym, które rozmawiają ze mną, mówią: Ale ja jestem chudinka na przykład, ja nie pasuję do tego, albo: Ale ja uwielbiam ciepło, ja nie lubię morsować. Więc mamy pewien wizerunek Morsa. To są najczęściej duzi mężczyźni, duże kobiety, które z uśmiechem i radością wbiegają do morza w teleekspresie w grudniu. Ale to nie, to, to, to nie na tym polega tylko i wyłącznie morsowanie i to wcale nie wygląda w ten sposób i to wcale nie musi być jakaś specyficzna budowa ciała ani yy, miłość do, do chłodu albo, albo nielubienie ciepła. No dobrze, to... Ale okej, okay, by... ale nie, czekaj, bo tak myślę sobie mm. nad tą definicją, jak ja bym nazwał morsowanie, czy jak ja bym zdefiniował morsowanie. To chyba byłoby po prostu... To byłyby kąpiele w zimnej wodzie, im zimniejsza, tym lepiej, które odbywają się w gronie przyjaciół i są powiązane też z jakimiś miłymi spotkaniami i rytuałami. To, są, to jest dla mnie morsowanie. To ciekawe, co powiedziałeś, bo to trochę zahacza. O kolejne pytanie, które chciałam ci zadać, dotyczące właśnie tej grupy osób, bo też już wspomniałeś się dwa razy. E, ja, tak jak mówiłam, ja nie morsuję, ale morsowanie kojarzy mi się właśnie z aktywnością. W zajmiemy się tym. Groń, a tym. Wiem, że się zajmiemy, tak. Tak, nastawiam się już psychicznie na to. E, morsowanie kojarzy mi się z tym, że do wody wchodzi duża grupa osób, i zastanawiam się. Czy to jest jakaś reguła? Czy to jest tak, że ja mogę wejść sobie zupełnie sama, czy nie powinnam? I raczej morsowanie oznacza wejście do wody w grupie osób? Wiesz co, Asiu, to jest tak, że hmm, chyba znowu mamy takie poczucie, że, że morsowanie odbywa się w dużej grupie ludzi. Nie zdając sobie sprawy, dlaczego. A widzimy często zdjęcia po prostu dużej ekipy, dużej grupy ludzi. W telewizji też biegają grupy, a nie pojedyncze osoby. Po pierwsze, dlatego, że kamera nie przyjedzie, dlatego, że ktoś się rozebrał i wszedł do zimnej wody. Po drugie dlatego, że jest po prostu wygodniej, kiedy robi się to w grupie, bo wyobraź sobie, jeżeli jest na zewnątrz trzaskający mróz, minus 10, minus 15 stopni, czyli woda jest mocno zamarznięta, jest grubą warstwą lodu skuta, musisz jakiś otwór wykonać w niej, żeby się w niej wykąpać. I teraz znowu jedna osoba, która pójdzie i wy, wiesz, wytnie piłą czy siekierą przerębel, to jest ogromne marnotrawstwo energii. Więc lepiej jest zabrać ze sobą 2, 3, 5, 10 czy 20 osób, po to, żeby ta praca w stworzenie przerębla no, posłużyła kilku osobom, które inaczej musiałyby zrobić tych przerębli 15. Więc w różnych aglomeracjach miejskich albo w jakichś miasteczkach ludzie się po prostu skrzykują, mówią hej, ja też się chcę wykąpać, chodźcie wytniemy jeden przerębel i się w nim wykąpiemy. Więc to jest czysto praktyczny mhm, aspekt. Rozumiem. Kąpiemy się w grupie dużej, bo jest łatwiej. To raz. Dwa, kiedy taka grupa się już połączy i się stworzy społeczność, no to jest to okazja do spotkania, i to jest bardzo przyjemne. Dużo przyjemniej jest się spotkać z ludźmi zimą, kiedy jest szaro-brzydko, na przykład albo biało, ale zimno, i masz opcję siedzieć w domu albo spotkać się ze znajomymi. To zawsze przyjemnie jest się zobaczyć z ludźmi, pobyć chwilę na świeżym powietrzu, coś nas łączy, robimy coś razem. Więc to też jest powód, dla którego ludzie nagle zaczynają. Wiesz, nagle się budzą w niedzielę i mówią: Ej, dzisiaj jest morsowanie, to dzisiaj jedziemy gdzieś tam nad zegrze mm. czy nad jeziorko czerniakowskie, i nagle widzisz tych samych ludzi, zawiązują się przyjaźnie, robimy coś razem, razem się ekscytujemy, razem sobie wymieniamy spostrzeżenie, jak było albo gdzie w międzyczasie nurkowaliśmy, czy morsowaliśmy. Więc ten aspekt społeczny jest jeszcze ważny. No i jest jeszcze aspekt związany z bezpieczeństwem. No Jeżeli chcesz morsować bez względu na to, jak bardzo jesteś doświadczona, to powinnaś to robić, traktując to jako pewien sport ekstremalny jednak. Mimo, że teraz wszyscy się rzucili na morsowanie, często niektórzy zupełnie nie zastanawiając się nad swoim stanem zdrowia, to należy o tym myśleć nie jak o ekstrawagancji jakiejś niesamowitej czy szaleństwie, tylko jako o na przykład y, sporcie wyczynowym, który wymaga jednak Pewnej świadomości tego, co Ci dolega. Nie każdy może uprawiać podnoszenie ciężarów, nie każdy może być triatlonistą, nie każdy może być pilotem albo jeździć downhillowo, na przykład na rowerze. Pewne aspekty zdrowotne są ważne. No i no, morsowanie polega na wejściu do zimnej wody, często bardzo zimnej wody, więc chociaż ja od kilkunastu lat to robię, nigdy nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby komukolwiek coś się stało, to jednak istnieje takie ryzyko. Że ktoś może mieć problem, czy związany z jego ciałem, jakiś skurcz, czy coś, ale tak jak mówię, nigdy, a widziałem tysiące ludzi morsujących i byłem w bardzo wielu miejscach i grupach wiekowych od kilku lat do kilkudziesięciu, w sensie 80-90, hmm. nie było ani jednego przypadku przy mnie, ani o którym nawet słyszałem wśród znajomych poważnego, no to jednak może się coś takiego zdarzyć. I podobnie jest kwestia psychiczna, jeżeli chodzi o kwestię psychiczną, czyli o to, że możesz po prostu się wystraszyć, bo nagle wchodzisz do tej wody, twoje serce bije szybko i ty możesz się po prostu przestraszyć. I jeżeli robisz to nieumiejętnie, wejdziesz na zbyt głęboką wodę, nie masz możliwości łatwego wyjścia z przerembla, wytniesz ten przerębel w miejscu, gdzie woda ma 3 metry głębokości, nie wiesz o tym, wskoczysz do wody, no to nawet latem. Nagle no wskakując tak, do nieznanej tak. wody jest niebezpiecznie. Dlatego zawsze warto to robić z przynajmniej jeszcze kimś, jedną osobą zaufaną, a najfajniej, najprzyjemniej w grupie. Myślę, że fajnie byłoby mieć kogoś, kto by mnie wsparł na początku w tym morsowaniu. Kolega, koleżanka, znajomy, dzięki czemu mogłabym się po prostu odważyć do tego, żeby pierwszy raz wejść. Także na pewno takie wsparcie psychiczne, społeczne i osoba, która mogła mnie w to wprowadzić. Dobrze też, że powiedziałeś o tym, że to jest sport ekstremalny albo wyczynowy. Myślę, że warto, żeby to też wybrzmiało. Ale pójdźmy w takim razie po kolei, żebyśmy mieli taki pełny obraz tego, jak wygląda morsowanie. Wiemy już, dlaczego powinniśmy to robić w grupie. Druga sprawa, jak powinniśmy się ubrać? Bo znowu. Elegancko. Elegancko, pod krawatem. Z tego, co też właśnie widzę w mediach, bo nigdy nie doświadczyłam na sobie, morsy, osoby morsujące mają często czapki, mają rękawiczki, mają szaliki. Pytanie, czy to jest konieczne, czy to jest po prostu jakaś dodatkowa ochrona, czy jeżeli wejdę po prostu w stroju kąpielowym, to też będzie ok. Fajnie, że o to pytasz. Fajnie, że o to pytasz. To pytanie się bardzo często pojawia, kiedy ludzie się przygotowują do morsowania i zadają pytanie, dobra, jak mam, mhm. co muszę mieć? Tak? No bo kiedy mówimy o Downhillu, to musisz mieć rower, kask, musisz mieć ochraniacze i no, tak dalej. Tak. Tak? Jeżeli mówimy o piłce nożnej, to potrzebujesz przynajmniej piłkę. Jeżeli chodzi o morsowanie, to potrzebujesz ręcznik. Chociaż też bez ręcznika sobie dasz radę. Dasz radę, tak. Ale nic innego nie jest absolutnie obowiązkowe, żeby to było bezpieczne i żeby się udało. Poza ręcznikiem nie musisz mieć nic. Do tego stopnia, że możesz, gdybyśmy teraz, ja i Ty, mieli taką możliwość, żeby wyjść na zewnątrz, a na zewnątrz jest jezioro, nie mamy ze sobą nic, nie byłaś przygotowana do morsowania i mówisz, to ja chcę spróbować, to mogłabyś wejść do tej wody, wykąpać się. I oczywiście, biorąc pod uwagę jeszcze jakieś twoje przeciwwskazania czy choroby, które lekarze mogli mogliby ci… Wiedziałabyś o tym, że nie powinnaś tego robić, bo osoby, które nie powinny tego robić, prawdopodobnie zdają sobie z tego sprawę, bo leczą się na coś przewlekłego, związanego z nerkami, mm -hmm. układem y, naczyniowo-srecowym i tak Więc wystarczy wejść i tyle. Więc czy to jest konieczne? Nie. Czy to zmniejsza bezpieczeństwo, kiedy nie masz czapki, rękawiczek, butów neoprenowych? Nie. No, chyba, że ryzyko poślizgnięcia się na, na lodzie. Ale nic więcej. Rozumiem. To zwiększa komfort. Mm -hmm. I to jest po prostu potrzebne po to, żeby ci było przyjemniej w wodzie, przynajmniej na początku twojej przygody z morsowaniem. Bo potem możesz świadomie zdecydować, ok, ja teraz już nie potrzebuję butów neoprenowych, rękawiczek i czapki, bo ja będę zanurzać głowę i będę sobie siedzieć też chwilę pod wodą. I Trudno to jest... sobie to wyobrazić? Nie, no tak to jest, naprawdę. <grym> mm -hmm. Wiesz, to jest tak, że wchodzisz na pewne kolejne poziomy, albo nie, bo może ci, może twoja bajka to jest właśnie wejść sobie z rękoma na głowie, postać chwilkę i czujesz też super przyjemne doświadczenia, kiedy wyjdziesz. No i tutaj oczywiście znowu się pojawiają jakieś takie. Całkiem niefajne w sumie rozmowy w, w grupach niektórych morsowych. Mówi się żartobliwie o tych ludziach, którzy wchodzą w rękawicach i czapkach i wchodzą do wody i trzymają ręce na głowie. Mówi się o nich, że stoją jak pod bronią na przykład. Hande hoch, ręce do góry, ha ha ha. Ale to naprawdę nie ma powodu do śmiechu, bo większość tych, którzy się śmieją też od tego zaczynało. I zaczynali od rękawiczek, zaczynali od pytań: Hej, a czy muszę wziąć szlafrok? Hej, czy ja powinienem wziąć puchową kurtkę, żeby się potem szybko ubrać? Czy ja muszę wejść i potem szybciutko wyjść i wziąć gorący prysznic? Każdy zaczynał w ten sam sposób, nie wiedząc. Więc jeżeli chodzi o ubrania, Rękawice na rękach pomagają zachować ciepło dłoni, które są szczupłe, nie mają zbyt dużo warstwy tłuszczu, mm -hmm. nie chronią Twojej ręki przed zimnem. Neopronowe buty pomagają ci ochronić Twoje stopy tylko po to, żebyś mogła dłużej w tej wodzie pobyć, żeby Twoje całe ciało było zanurzone. Bo jak nie założysz tych butów, to schodząc do wody, to Twoje stopy na początku zaczną ci dawać sygnał: hej, zimno nam, wychodzimy a ty czujesz, że w sumie mogłabyś zostać dłużej. Jak założysz neoprenowe buty, takie jak do surfingu na przykład, czy do nurkowania, to w tej wodzie zadziwiająco możesz spędzić nawet kilka minut i, i jest okej. Okay. Ręce okay. się moczą, bo dotykasz krawędzi lodu, kiedy schodzisz, dotykasz wody, możesz zapomnieć się na chwilę w tych emocjach, zanurzyć ręce, więc te ręce też mogą się zmoczyć na takim dużym mrozie, po prostu to jest nieprzyjemne, one grabieją. Ale z czasem już wiesz, jak Twoje ciało reaguje, i możesz zdecydować, że tego nie potrzebujesz. Czapka też paradoksalnie wcale nie jest obowiązkowa, że sobie przeziębie zatoki, że o Boże, jak nie będę mieć czapki, no to stanie się zapalenie opon mózgowych, na przykład jakieś czy inne rzeczy. Nie. To też jest kwestia tego, że jest Ci po prostu troszkę cieplej paradoksalnie w tym lodowatym przeremlu. Rozumiem. To w takim razie. Przejdźmy może jeszcze do kwestii miejsca, bo do tego ubrania chciałabym jeszcze wrócić przy okazji wątku tego, jak w ogóle wygląda samo morsowanie, ale jeszcze zanim o tym morsowaniu, porozmawiajmy o miejscu. Jak w takim razie wybrać miejsce, w którym morsujemy? Czy możemy morsować wszędzie, w każdej rzece, w każdym jeziorze, w każdym stawie? Czy w jakiś sposób musimy to miejsce wybrać? A jeżeli tak, to gdzie je znaleźć? Hmm... No i to znowu jest jak ze sportem ekstremalnym. Jeżeli jesteś początkująca, to wybierasz sobie łatwą górkę, łatwe wyzwanie i rozwijasz się i potem możesz wybrać sobie coraz trudniejsze. I dokładnie tak samo jest z morsowaniem. Kiedy zaczynasz, to najlepiej jest po pierwsze zacząć w grupie po to, żeby już się nie martwić o przerębel, żeby byli ludzie, którzy ci pomogą, wprowadzą cię, opowiedzą co zrobić i tak dalej. I żebyś wiedziała, że jak wejdziesz do tego przerębla, no to tej wody będzie do pasa, do piersi czy po szyję na przykład i masz Wiele problemów z głowy. No i to samo dotyczy też akwenu, w którym się kąpiesz. Zasada jest taka, że warto się kąpać w miejscach, które znasz. Wiesz, jakie jest głęboko. Bo to jest po prostu nieprzyjemne, jak idziesz i nagle kończyć się grunt pod nogami. No i jesteś w rękawiczkach. Wyobraź sobie wełnianych od babci i kolorowej czapce, którą kupiłaś na Helu, kiedy pływałaś na surfingu latem. I nagle idziesz sobie do rzeki, i kończyć się grunt, no i jesteś cała mokra w czapce i w mokrych rękawiczkach. Być może jedynych, które ze sobą zabrałaś. No trochę nieprzyjemnie. Prawda, to słabo. No, i może nic ci się nie stanie, ale na pewno będzie niefajnie. Wyjdziesz i nie masz czego założyć na głowę, nie masz nic na ręce. Więc yy, trzeba wybierać miejsca, które są raczej płytkie. Rzeka może mieć nurt, prąd, więc też może być po prostu troszkę bardziej nieprzewidywalnie. Na pewno najlepiej jest zaczynać w wodach stojących, lub na przykład płytkie morze, to znaczy brzeg morza, gdzie wchodzisz sobie stopniowo i wiesz, że tam za chwilę nie zrobi się nagle 3 metry. I znowu wygrywa stojący, stojące jakieś akweny wodne, jakieś ora stawy. To jest chyba najprostsze i najbezpieczniejsze. A jeżeli nie wiem, gdzie mam morsować, to mogę to znaleźć gdzie? Na grupach jakichś dla morsów? Trudno mi to sobie wyobrazić, mhm. jeżeli teraz nie mam że, zielonego pojęcia, gdzie ja mam morsować w Warszawie na przykład, skąd mam to wiedzieć? No tak, to chyba najprościej, najprościej, jeżeli już robiłaś to, to już masz grupę znajomych, być może swoich przyjaciół, takich, którzy razem z tobą pomyśleli, hej, dobra, spróbujmy, może to jest fajne i po prostu robicie to razem. A być może w pewnym momencie ktoś z was kupi piłę spalinową i tak się wkręci, że będzie wycinał przerębel, mhm. Albo się dogada z właścicielem jakiegoś baru, stawu, albo jakiegoś ośrodka wypoczynkowego, który znajduje się nad wodą, że to on będzie Wam wycinał taką dziurę, a Wy będziecie przyjeżdżać grupą i za to później jeść gorące obiady, zupy i pić tam sobie na przykład herbatę. No ale jeżeli nie masz takiej grupy, no to rzeczywiście Facebook, Google szukacie sobie morsowania, miejsca morsowe w Warszawie czy w Gdańsku czy w Białymstoku i i już i po prostu znajdujesz jakąś grupę, znajdujesz, dołączasz do niej najprawdopodobniej na jakiejś platformie społecznościowej, i patrzysz, gdzie pływają i kiedy przychodzisz, podłączasz się i znowu wracamy do tego, że już masz wycięty szerembel, czasem tak. rozpalone ognisko, żeby było przyjemnie. Yy, jakichś ludzi, którzy już to ogarniają, jak masz obawy, to ci pomogą, opowiedzą ci albo poprowadzą całe morsowanie jako pewien proces rytuał. No właśnie, wracamy do tego, jak to morsowanie wygląda. Mam już czapkę, szalik, rękawiczki, mam grupę, mam miejsce, przyjeżdżam tam w wyznaczonej godzinie, bo załóżmy, że to jest taki duży event dla morsów. Wychodzę z samochodu i co dalej się dzieje? Jak to wygląda tak. W praktyce. No, okej, okay. to ja ci powiem, jak to wygląda w praktyce, ale pozwolisz, wrócę na moment jeszcze do tego sprzętu, który jest potrzebny. Bo Dobrze. powiedziałem o tym, że on. Nie, no właściwie nawet nie tyle pytałaś mnie o to, jaki sprzęt jest potrzebny, tylko czy on jest potrzebny. Ale mimo, że powiedziałem, że on nie jest potrzebny, nie jest konieczny, ale daje komfort, to ja może krótko powiem, jaki w ogóle, o, o czym mówimy, co może zwiększyć komfort. Więc jeżeli chcesz zacząć bardzo komfortowo, to zabierz ze sobą na morsowanie. Kilka rzeczy. No, po pierwsze, wszystko to, co zabierasz na plażę, czyli ręcznik, być może klapki, albo jakiś szlafrok. Możesz, ale nie musisz. Niektórzy zakładają, że po wyjściu z wody nie jest zimno, więc po wyjściu z wody paradoksalnie jest bardzo ciepło i ludzie często stoją, rozmawiają sobie, a potem są zdziwieni, że mają zamarznięte na przykład majtki, czy staniczek, czy włosy na klatce piersiowej, czy broda pokrywa się lodem albo szronem. Ale tego nie czujesz, bo, no bo działa troszeczkę inaczej, twoje ciało cię ogrzewa, a woda jest zimniejsza, jest, przepraszam, jest cieplejsza często niż zewnętrzne, powietrze, powietrze na, na, na zewnątrz, więc po wyjściu z wody ta różnica się odwraca i nagle mówisz, kurczę, jak tu jest ciepło. Ważne, żeby mieć ze sobą ręcznik. Ważne, żeby mieć ze sobą, jeżeli chcesz mieć ten komfort, buty neoprenowe. Jak ich nie masz, to nie kupuj ich od razu, albo pożycz je od kogoś po prostu. Warto mieć rękawiczki, które po prostu tylko będziesz trzymać nad wodą, czyli nie muszą to być rękawice wodoodporne, mogą to być wypełniane rękawiczki, które tylko dadzą ci trochę komfortu cieplnego. Jeżeli chcesz, możesz założyć czapkę. Możesz związać włosy po to, żeby ci się nie moczyły, no bo znowu po wyjściu zaczną ci zamarzać. Nie jest potrzebny żaden czepek, chyba że zamierzasz popływać sobie w takiej lodowatej wodzie, co niektórzy robią, wtedy czepek się przydaje. Warto jest mieć ze sobą kalimatę na przykład, albo jakąkolwiek inną matę. Taką, na której po prostu staniesz na brzegu. Mhm. Znowu w zależności od tego, w jakim akwenie będziesz się kąpać. No bo może być tak, że na zewnątrz masz błoto bo się troszeczkę roztopił lód i stoisz w tym błocie z torbą, z rzeczami, przebierasz się, zdejmujesz buty, potem je musisz założyć, zabłocone stopy, włożyć w skarpetki. Stopy są zgrabiałe, wiesz, trochę masz takie uczucie, jakbyś zakładała skarpetkę na niewłasną stopę, mm -hmm. a tu jeszcze walczysz z błotem i z poczuciem równowagi, a jest ci super i jeszcze, wiesz, masz takie, wow, ale było super, ekscytacja, masa ludzi rozmawiają, a ty się ślizgasz na, na błocie. Dlatego warto mieć ze sobą karimatę, matę do jogi, cokolwiek, co po prostu cię odizoluje od tej powierzchni, na której możesz sobie wygodnie usiąść, założyć spodnie, nie ślizgać się po lodzie na przykład, bo czasem się wchodzi na zamrożone jezioro. I warto jest sobie wziąć na przykład termos z gorącą herbatą. Mhm. Często się pojawiają pytania o alkohol. Czy, czy alkohol można pić, czy nie można? No zawsze można pić alkohol, tylko nie zawsze ma to sens. I jeżeli chodzi o morsowanie, na pewno nie należy pić alkoholu przed Morsowaniem, ponieważ on rozszerza naczynia krwionośne i twój organizm się jakby rozgrzewa mm, pozornie, i kiedy wchodzisz do wody, no to nagle te naczynia krwionośne muszą się mocno zwęzić. Poza tym wchodzenie do wody po alkoholu to jest bardzo głupi pomysł, nawet jeżeli jest to, to prawda. woda płytka, więc odradzam. Po wyjściu z wody można sobie wypić alkohol, ale znowu, jeżeli mówimy o sporcie, szczególnie sporcie ekstremalnym, to po jasny gwint go łączyć z alkoholem proponuje naprawdę gorącą herbatę z imbirem z cytryną, ale te pytania się pojawiają, więc warto je zaadresować. Z imbirem z cytryną nic tak dobrze nie smakuje po wyjściu z Przerembla, jak właśnie taka zimowa herbata z odrobiną pomarańczy soku malinowego. I kiedy ktoś ma taki termos, to też dzieląc się z innymi, no oczywiście Covid, plastikowe kubeczki, tak, nie? Tak, tak wiemy. Mhm. Ale mimo wszystko to jest super, więc warto mhm. mieć taki termos. Będziesz zmęczona, będziesz głodna, bardzo prawdopodobnie, więc warto mieć na przykład gdzieś po drodze jakieś fajne miejsce, gdzie będziecie mogli sobie podejść, podjechać i sobie wspólnie zjeść i się ogrzać. To są rzeczy, które warto mieć. Nie zapominajcie o takich rzeczach jak strój kąpielowy, bo zdarzało się ludziom przyjechać na morsowanie, mieli wszystko, tylko nie pomyślają, że przecież to nie jest plaża, więc nie brali stroju kąpielowego, a on jest potrzebny. Druga rzecz to jakaś reklamówka na mokre rzeczy. Bo to też się zapomina o tym, kiedy się jedzie nad jezioro zimą, mhm. że będziesz miała po prostu masę mokrego, często w błocie, właśnie um, ubranie jakiegoś i te buty, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są chyba takie podstawowe rzeczy: czapka, rękawice, buty, ręcznik, strój kąpielowy, termos z gorącą herbatą, karimata, torba foliowa, no i torba na to wszystko. I to już w zupełności wystarczy, oczywiście naładowany telefon, żeby robić sobie zdjęcie na Insta i na Facebooka i wysyłać do rodziców, mówić hej, hej, zrobiłam to, bo warto się z tego cieszyć, nie ma w tym żadnej siary, wiesz, że sobie robisz zdjęcia wchodząc do wody po raz pierwszy, nie ma się czego wstydzić, to jest osiągnięcie, wymaga bardzo dużo odwagi i wielu ludzi, którzy się śmieją, to są ludzie, którzy kiedyś już tak robili, ale już zapomnieli o tym albo sami nie potrafią tego zrobić. Mój mąż jest fanem morsowania, zaczął dopiero w ubiegłym sezonie, wtedy kiedy faktycznie na morsowanie był ogromny boom. Sporo się o tym mówiło, sporo osób próbowało wtedy po raz pierwszy. On totalnie się wkręcił, jeździł regularnie, morsował i budował swoją odporność i bardzo sobie to chwali. Myślę, że wkręcił się tak, że nie przestanie szybko morsować. Ja natomiast cały czas miałam pewne obawy, ale w tym roku zamierzam spróbować, więc trzymaj kciuki. Jeszcze dopytam, tylko co dzieje się po wyjściu z wody. Wychodzę, tak jak mówiłeś, jest mi przyjemnie, jest fajnie ciepło, piję herbatę i później po prostu wycieram się ręcznikiem i zakładam swoje zwykłe ciuchy. Czy powinnam się jakoś cieplej ubrać? Jak to to czekaj, ja ci najpierw powiem, jak to wygląda, bo zapytałeś mnie, jak to wygląda. Ale no dobrze, ja powiedziałem... jeszcze, tak, już wyszłam Ta, z wody, jeszcze nie weszłam. Najpierw powiedziałem dokładnie, co musisz przynieść ze sobą, żeby ci było fajnie. Aha, właśnie, jeszcze jedno, taka praktyczna porada. Jak idziecie morsować, to warto się ubrać w luźne, wygodne, miękkie, ciepłe ciuchy. Typu spodnie dresowe, a nie obcisłe jeansy czy leginsy. Luźna dresowa bluza, miękka miękkie rzeczy, które są przyjemne, no bo wasza skóra będzie zmarznięta i, i będzie taka dość wrażliwa. W związku z tym, jeżeli będziecie mieć ze sobą miękkie rzeczy, to po pierwsze, spodnie dresowe jest łatwiej założyć. Pamiętajcie, że macie zgrabiałe dłonie, jest minus 10 na zewnątrz. Naprawdę, paradoksalnie, jest wam i tak mimo wszystko przyjemnie, poza tym adrenalina, w ogóle osiągnięcie, serce wali, jest tak. super przyjemnie, jeszcze są znajomi, jest, jest miło, ale nie zmienia to faktu, że założenie jeansów, zapięcie guziczków na przykład w rozporku albo paska Bywa trudne. Zawiązanie sznurowadeł bywa trudne. W związku z tym, jeżeli macie na przykład buty, które możecie wsunąć, albo właśnie spodnie, które można łatwo naciągnąć, to jest dobry pomysł. Na pewno po wyjściu warto założyć na przykład ciepłą, puchową kurtkę, lub wziąć nawet ze sobą coś cieplejszego niż mieliście, kiedy tam przyjeżdżaliście. Tak, żeby się jeszcze dodatkowo dogrzać. Będzie wam po prostu przyjemnie. Oczywiście znowu nie zrobicie tego, to nie znaczy, że umrzecie albo się pochorujecie. Po prostu będzie wam milej. To no teraz, jak to wygląda? Przyjeżdżacie na miejsce, zakładamy, że przerębel jest wycięty, są tam jacyś ludzie. Jeżeli robicie to pierwszy raz, znajdźcie kogoś, kto to organizuje lub znajdźcie kogoś, kto już był parę razy, i zapytajcie, jak to u was wygląda. Bo czasami jest tak, że jest konkretna godzina, o której nagle ludzie wchodzą. Jeżeli nigdy tam nie byłaś, to będziesz powoli się rozbierać, rozmawiać ze znajomymi, z którymi przyjechałaś, i nagle zobaczysz, że wszyscy właśnie weszli do wody i tylko wy stoicie na brzegu. Mhm. A to nie o to chodziło, więc zapytajcie, jak wygląda u was? Morsowanie. Czy wchodzicie o konkretnej godzinie, czy ktoś daje sygnał, o której zwykle, żebyście byli przygotowani i jednak byli częścią tego. Zapytajcie, co się dzieje u Was po. Bo może być tak, że nie dzieje się nic, czyli każdy się ubiera, rozmawia i odjeżdża do domu, a może być tak, że po rozpalane jest ognisko, pieczone kiełbaski, gorąca herbata wjeżdża w jakimś dużym garze, na przykład i tak dalej, więc warto po prostu o to zapytać z takiego praktycznego punktu widzenia. No i potem jest taki moment, że musisz się rozebrać. I to jest ten najbardziej nieprzyjemny moment, jeżeli chodzi o morsowanie. Nie wejście do wody paradoksalnie, tylko moment, kiedy przy minus 10 stopniach musisz zdjąć swoją ciepłą puchóweczkę mm -hmm. i wpada na ciebie to zimne powietrze, na szyję, na twoją delikatną skórę. I to jest takie o, niefajne. Ten moment rozbierania. I znowu paradoks, którego się nikt nie spodziewa, że kiedy zdejmiesz koszulkę i zostajesz w samym staniczku, bikini, czy w samym, nie wiem, slipkach, to w tym momencie, kiedy stoisz tam, Nagle okazuje się, że wcale nie jest ci tak zimno, jak myślałaś, że będzie. Samo zdejmowanie kurtki jest straszne. Kiedy zdejmujesz ostatnią warstwę, nagle okazuje się, że twój organizm bardzo szybko do tego się adaptuje i do tego jeszcze jest trochę adrenalinki, nerwów i nie czujesz tego zimna. Stoisz z ludźmi i rozmawiasz i nie jest ci zimno. Podskakujesz i tak dalej. Potem się odbywa rozgrzewka. I tu też są różne szkoły. Czy ona musi być, czy nie musi być, jak powinna być intensywna, czy powinna trwać 30 minut, 12 minut, a może 6 minut, czy trzeba robić pompki, przysiady, pajacyki i tak dalej. I znowu nie ma zasady, dlatego że ta rozgrzewka też nie jest obowiązkowa. To nie jest tak, że jak nie zrobisz rozgrzewki, to się na pewno przeziębisz. Mm -hmm. Jak zrobisz za małą, to się na pewno przeziębisz. Jak nie rozgrzejesz sobie stawów, to na bank będziesz miał chore stawy. Nie, to nie tak. Rozgrzewka jest znowu po to, żeby przygotować organizm do sportu. No tak. Serce, do tego, że za chwilę będzie szybciej biło. Organizm, do tego, że będzie za chwilę przepływała szybciej przez niego krew, że coś się będzie działo. Stawy, do tego, żeby się nasmarowały, bo za chwilę będzie zimno. Ta rozgrzewka została zaprojektowana po to, żeby twój organizm przygotować do ekstremalnego sportu i jednocześnie zwiększyć twój komfort, kiedy stoisz na mrozie. Kiedy stoisz na przystanku zimą, to krzyżujesz nogi, obejmujesz się, podskakujesz, jak jest bardzo zimno. Kiedy stoisz w samym stroju kąpielowym na lodzie, to też pomaga wejść do wody, oczekując aż inni się rozbiorą i będą gotowi. Więc ta rozgrzewka, oczywiście w niektórych grupach bardziej, a w innych mniej ortodoksyjnie traktowana, pomaga ci po prostu zwiększyć komfort i przygotować twój organizm do pewnego wysiłku, bo to jest wysiłek dla twojego organizmu, mm. zaadresować. Ten chłód straszny. No tak, tak. Więc warto strony. zrobić tą rozgrzewkę. Ja nie wiem, ile ona powinna trwać. Możesz zrobić 10 pajacyków, przebiec się kawałeczek, poruszać rękoma, porobić jakieś, wiesz, orzełki pajacyki i tak dalej, i poruszać nad garstkami, pokręcić kolanami, żeby troszkę stawy poruszać, żeby Twoje serce troszkę szybciej zaczęło bić. I koniec, wchodzimy. Nie trzeba się ociągać, nie trzeba robić 15-minutowej rozgrzewki, biegać, chociaż czasami takie rzeczy obserwuję. Można, to jest ok, nie trzeba. I wchodzimy. I wchodzimy. Tu też oczywiście są dwie szkoły. Jedna mówi, nie rozbieraj się, tylko rozgrzej się, rozbierz i wejdź. Druga mówi, mhm. rozbierz się, potem się rozgrzej i wejdź. Sama sobie musisz odpowiedzieć na pytanie, która z nich jest dla ciebie lepsza, bo znam ludzi, którzy robią to od lat i wolą przyjść na miejsce, zdjąć tylko kurtkę i w ubraniu się tym dresie, tym miękkim, lekkim, łatwo zdejmowalnym i zakładalnym, się rozgrzewają. Rozbierają się, więc są rozgrzani, nie czują tego chłodu, a inni ludzie wolą się rozebrać. I wtedy się rozgrzać i od razu wejść do, do wody. Ja się rozbieram, potem się rozgrzewam, wchodzę do wody, bo już nie ma tego momentu chłodzenia, kiedy ja się rozgrzewam, potem zanim się rozbiorę, ktoś coś do mnie mówi. No tak, tak. Wchodzisz mhm. do wody. Wchodzisz do wody, to chyba najważniejsza rzecz, kiedy wchodzisz do przerębla, to pamiętaj, żeby się nie poślizgnąć na lodzie, bo ludzie o tym zapominają, są tak podekscytowani. Druga rzecz to, kiedy schodzisz do przerębla, jeżeli jest przerębel, to żeby się po prostu nie skaleczyć lodem. lód jest dość ostry i krawędzie tego przerębla są ostre. Nie czujesz tego, ponieważ twoje nogi są zmrożone, ręce tak, że więc dopiero po wyjściu zobaczysz na przykład jakieś takie cienkie, jak żyletko delikatne nacięcia, ale wystarczy tylko po prostu uważać i to się nie zdarza. Trzecia rzecz, na którą trzeba uważać, to żeby nie zamoczyć rękawiczek, bo ludzie często schodząc są tak podekscytowani i tak zdenerwowani, że zanurzając się w przeręblu łapią za krawędź przerębla wełnianymi rękawiczkami albo wchodzą do wody i nagle... Zanurzają ręce, mówiąc o rany, jak zi, o i mam mokre ręce. I, mokre. Mhm. I znowu nic się nie stanie, po prostu będzie ci chłodniej, że zdejmujesz te rękawiczki i koniec. No i potem jesteś w wodzie. Ile czasu? Na początek pewnie nie więcej niż minutę. Ale ja wychodzę z założenia, że warto tą minutę wytrzymać. Czyli włącz sobie stoper wchodząc. To też jest coś, co ci trochę skupienia uwagi na czymś załatwi, więc będzie ci łatwiej też wejść. I tą minutę wytrzymaj. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zostaniesz przez minutę w tej wodzie, po szyję, czyli wchodzisz i zanurzasz się po szyję. Nie do połowy klatki piersiowej, tylko po szyję. Mhm. Jeśli chcesz, zanurz sobie też głowę. Jeżeli to jest dla ciebie za dużo na początku, zaczekaj, aż do tego dojrzejesz. Zanurz się po szyję, tak, żeby cały twój korpus był zanurzony. Ręce możesz położyć na głowie, po prostu splatając dłoni i kładąc na głowie, po to, żeby nie zanurzać rąk. Dlaczego? No bo ręce są znowu delikatne i będzie ci po prostu chłodniej, jeżeli tylko masz ochotę i odwagę. Zostaw te rękawiczki na brzegu i od razu zejdź razem z rękoma. Rę rąk się nie zanurza, dłoni szczególnie, właśnie po to, żeby później łatwiej operować, wiesz. No tak, bo one potem są zgrabiałe i jest trudno. Tak, no właśnie wiesz, żeby ten komfort był fajny, potem wiążesz też nurowadła i tak dalej, masz ręce. Jak zanurzysz je pod wodę i wyjdziesz, to potrzebujesz trochę czasu i przyzwyczajenia do tego, żeby przestały po prostu być takie zgrabiałe. No i zostajesz tam tą minutę, a dlaczego? Dlatego, żeby twój organizm wystartował wszystkie te swoje systemy ochronne. Jeżeli wejdziesz tylko i wyjdziesz, to on nie zdąży uruchomić tych wszystkich pokładów, limfocytów, endorfin yy, i tego wszystkiego, co sprawia, że on jest w stanie się przed tym zimnem skutecznie bronić, i tego, co sprawia, że jak wyjdziesz, to jesteś na haju. No bo jednak wydziela się tak dużo substancji, które są mocno psychoaktywne, jak właśnie jak endorfin, serotonina dopamina, adrenalina, to wszystko nagle puu, ze zbiorników hormonów wylatuje po prostu do mm. twojego organizmu, zalewa twój mózg i ludzie po raz pierwszy będąc w przeręblu wychodzą, podskakują i mówią wow, wow, mają wielkie oczy i mówią ale super, Jezu, to jest po prostu super. I są zgrabiali, mają zmarznięte stopy i dłonie, a słyszysz naokoło wow, ale to jest niesamowite uczucie. Niektórzy po prostu w głowie im się kręci to jest po prostu stan narkotyczny. Twój organizm produkuje te narkotyki, i dlatego niektórzy się od tego uzależniają. Tak jak od skoków mm. ze spadochronem, jak od tego downhillu, o którym mówiłem. Wychodzisz z wody. Pytałaś, co wtedy? Tak, i co wtedy, bo wychodzę, tak jak mówiliśmy, piję herbatę, wycieram się, staję na macie, zakładam ciepłe dresy i kończę imprezę. No tak. Wychodzisz z wody. I pierwsza rzecz, której ludzie się boją, albo o którą się martwią, to to, że będą musieli prawdopodobnie bardzo szybko się wytrzeć, szybko się ubrać, założyć ten szlafrok, albo pójść do ogniska. No więc nie, tak nie jest. Wychodzisz z wody i robisz to, na co masz ochotę. Jeżeli czujesz, że jest ci zimno, to się praktycznie nie zdarza, no to się wytrzyj, ubierz i napij gorącej herbaty, albo pojedź do domu. Mm. Jeżeli czujesz, że masz ochotę, że czujesz się ok, w sumie twój organizm ci bardzo dużo sygnałów daje i mówi ci, hej, jest fajnie, czuję, że jest mi ciepło, to zostań tak. Możesz wyschnąć na wietrze. Uh, Przy minus okay. 10, 15 nad morzem możesz wyschnąć na wietrze i znowu także się z... nie przeziemisz. Ja mówię tak, już tak się zawieszam, no bo też wiesz, wiem, że to będzie do szerokiego grona, to chcę taki disclaimer zrobić, że hej, to wszystko zależy od twojego stanu zdrowia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie znowu nie spotkałem się wśród wielu osób, a ponad 400 zanurzyłem w wodzie, żeby ktokolwiek miał z tym zdrowiem jakiekolwiek problemy po wyjściu z wody. Suszysz się na wietrze, jeżeli to ci sprawia przyjemność. Jest taka zasada, którą słyszałem, czy prawdziwa, nie wiem, nie poparta na pewno naukowo, że jak pojawiać się gęsia skórka, to to jest moment, że to już jest chwila, kiedy powinnaś się wytrzeć i ubrać. Bo to już jest moment, w którym twój organizm już nie daje sobie rady. Widzisz na dłoniach, na, mm -hmm. na rękach, na przedramionach gęsią skórkę. Spokojnie wytrzyj się, ubierz i koniec. Więc możesz pochodzić, możesz porozmawiać z ludźmi, napić się tej herbaty, stojąc sobie w stroju kąpielowym, w śniegu. Możesz się położyć po wyjściu w śniegu, porobić sobie orzełki, możesz się tym śniegiem natrzeć. Nie będziesz czuła, że on jest zimny, że jest nieprzyjemny. Przeciwnie, będziesz czuła, że on jest ciepły. W ogóle wejście do przerębla, to jest piękna rzecz, bo wchodzisz i masz takie zdziwienie na twarzy ludzi, że o rany. Ja myślałam, że to jest trudniejsze. Ja pamiętałam, że w Bałtyku, jak się wchodzi latem, to jest zimno. A tu jest zupełnie inaczej. Trudno to sobie wyobrazić. Trudno. Dlatego właśnie trzeba spróbować. Wchodzisz i masz uczucie graniczące z tym, że to może właściwie wchodzisz do wrzątku, a nie do zimnej wody. Ta różnica... Czy to jakoś piecze w jakiś tak, sposób? Tak, mhm. tak. Troszkę piecze, ale to jest takie pieczenie. To nie jest takie nieznośne pieczenie, tylko czujesz pieczenie takie, jakby to było, była gorąca woda, a nie zimna. No wiesz, paradoksalnie nie czujesz tego zimna tak bardzo, no bo jest tak zimna woda, że znieczula Twoje nogi. I receptory już nie czują, że to jest zimne. Po prostu czujesz takie tylko mrowienie. Ale to jest przepiękne uczucie, naprawdę przepiękne uczucie, kiedy wchodzisz do wody, pierwszy raz szczególnie, i czujesz, że ta woda jest zupełnie inna niż sobie wyobrażałaś. I wiele osób wychodzi i mówi później: kurczę, to już trudniej jest wejść do Bałtyku w lipcu niż do Przerembla. To jest to jakaś jest, szansa dla mnie w takim razie. Tak, to jest tak inne <grym> uczucie. A kiedy wychodzisz, to ludzie mówią: o rany, ja nie czuję zimna, ale jest super, o rany, ale czad. Bo jest to naprawdę wyjątkowe uczucie, którego nie jesteś w stanie w żaden sposób inny odrobić. Wychodzisz i czujesz się su super, po prostu cudownie. Czujesz się. No czujesz się nad człowiekiem. No, to jest tak, jakbyś właśnie skoczyła ze spadochronem, wylądowała i powiedziała wow, no co to było za przeżycie. Tylko trochę mm -hmm. taniej, bo nie musisz mieć spadochronu, samolotu i lotniska. Czyli wiemy już jak się przygotować, jak wejść, gdzie się kąpać. Wiemy co ze sobą zabrać, wiemy co zrobić po wyjściu. Wiemy, że trzeba herbatę doprawić sokiem malinowym i, i, i koniecznie imbirem, bo jest smaczniejsza. No tak i... I tak jak mówiłeś, zależy od grupy, tak? Jeżeli grupa później robi coś wspólnie, to robi. Jeżeli nie, to po prostu kończymy, jedziemy na tym haju i cieszymy się. Jedziemy na tym haju, cieszymy się. Ważne, żeby później już się nie, nie forsować tego dnia, bo jednak mm -hmm. to jest trochę jak sauna. Jak zrobisz sobie saunę, no to później już tego dnia lepiej nie robić sobie na przykład intensywnego treningu, albo nie eksponować się jakoś na, na zimno ponownie i tak dalej. Czyli po prostu potraktujcie to jako duży wysiłek dla swojego organizmu mimo że fizycznie tylko zeszliście do wody i wyszliście z wody to wasze ciało pracowało na takich obrotach na jakich dla niektórych nie pracowało od dawna więc warto po prostu zadbać później o siebie bardzo fajnym uczuciem jest to kiedy mija parę minut po wyjściu kiedy już ubierzesz ubranie mija 10, 15, 20, a u niektórych 30 minut i czujesz takie taki chłód na klatce piersiowej, na plecach. Jest to wrażenie podobne do tego, jakbyś się posmarowała maścią miętową i mm -hmm. ona paruje, i czujesz taki, taki chłodek, jakby z ciebie wychodził. To jest bardzo miłe. Fajnie jest mieć gdzie się ogrzać, gdzie na przykład można ręce sobie ogrzać przy ogniu albo przy kominku. To jest bardzo przyjemne. Znowu nie musisz, ale super fajnie jest wtedy się gdzieś skupić przy ogniu, ogrzać ręce, napić herbaty. Dobra. Brzmi to bardzo zachęcająco może spróbuję w tym sezonie. Ja będę się do ciebie odzywał. Ja wiem. <laughs> wiem, w takim razie będziemy w kontakcie i będę próbować to jeszcze w takim razie. Prosiłabym cię, Bartek, o trzy szybkie rady dla osób początkujących, które nigdy wcześniej nie morsowały. Co jest najważniejsze w takim morsowaniu? Nie wiem, jak to wszystko zebrać do trzech krótkich rad, ale powiem ci, jak wyglądał mój pierwszy raz. Ja wiele lat temu oglądałem już kolejny rok Teleexpress, którym mówiono o powiedzmy trójmiejskich morsach, które rozpoczęły sezon. Ja oglądałem to i tak jak wy wszyscy, którzy tego słuchacie, miałem taką myśl: Boże święty, ja od samego patrzenia już zamarzam, robi mi się zimno. I któregoś roku pomyślałem sobie: dobra, ja chciałbym tego spróbować, no bo skoro robią to jacyś ludzie i widzę, że są to ludzie w bardzo różnym wieku, czasem dzieci i w różnej kondycji, bo widzę ludzi wysportowanych, ale także niewysportowanych. To znaczy, że to jest dla każdego, więc nie dla mnie. I ja po prostu znalazłem, będąc wtedy w Białymstoku, podlaskie Stowarzyszenie Morsów, czy podlaski Klub Morsów. Znalazłem stronę www, zadzwoniłem tam, mm. przedstawiłem się, powiedziałem, że chcę spróbować i zadałem te pytania, które ty mi zadałaś. Co mam ze sobą wziąć? A człowiek mówi, starszy pan, mówi, no to co na plażę. Ja mówię, czyli co? A co bierzesz na plażę? Ja mówię, no ręcznik, klapki. No to weź ręcznik klapki, nic więcej nie potrzebujesz. Strój kąpielowy weź. Potem mówię, a gdzie mam przyjechać? No, w miejsce, gdzie my się wszyscy spotykamy, to przynajmniej będziesz miał przygotowany przerębel. A potem mówię, no dobra, ale ja troszeczkę przeziębiony jestem. Mam Katar. A on mówi, nieważne. Jak to po podlasku powiedział do mnie, nic się nie bój. Wejdziesz z Katarem, wyjdziesz bez Katara. No i ja zaufałem. Będąc z Katarem, będąc człowiekiem, który pierwszy raz chce to zrobić, wziąłem tylko ręcznik i japonki, kąpielówki, pojechałem tam na to miejsce, przyszedłem przerażony. W pewnym momencie zaczęliśmy robić pajacyki, potem był sygnał, wchodzimy do wody i po prostu w tych klapkach, japonkach, uważnie idąc po lodzie, wszedłem do rzeki, zanurzyłem się, posiedziałem tam minutkę, półtorej, wyszedłem stamtąd i od tego czasu robię to. Nic więcej nie wiedziałem ponad to, co właśnie usłyszeliście. Więc najważniejsze to odważyć się i zacząć, zobaczyć, czy wam się to podoba. Jeżeli tak... To gwarantuję, że już w środku sierpnia będziecie myśleć, kiedy wreszcie będzie zima. Super, to z tą myślą w takim razie Was zostawiamy. Dziękuję bardzo, Bartek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, obserwujcie nas na Spotify, subskrybujcie na YouTube i zostańcie z nami w kontakcie w naszych mediach społecznościowych Multisport Polska. A w kolejnym odcinku porozmawiam z trenerem Piotrem Czyżewskim o tym, jaki trening najlepiej przygotuje nas do morsowania. Do usłyszenia!